Od wielu lat piją wodę z ziemi lub baniaków. Gmina boryka się z problemem doprowadzenia wody do dużego terenu inwestycyjnego w Borkowicach. Obecnie staramy się o to, żeby nasze osiedle zostało podłączone do sieci wodociągowej, ponieważ mamy wodę z własnego ujęcia. Większość z nas ma bakterie coli w tej wodzie, musi dodatkowo mieć lampy UV. I no liczymy na to, że ten problem z wodą, no jest taki najbardziej palący, że to się rozwiąże. Największym problemem jest brak wody. Chcielibyśmy, żeby burmistrz robił wszystko, żeby była woda u nas. Burmistrz jednak zapewnia. Przedłożyliśmy koncepcję Aquanetowi, teraz Aquanet musi rozpisać nowy przetarg na powstanie projektu. Nakłady gminy w związku z wybudowaniem tego wodociągu to będzie razem teraz kilkaset tysięcy złotych, które no, będziemy musieli i tak wydać na wykup gruntów pod drogi, ale te drogi już będą o wiele węższe, wskutek czego przy dużo mniejszych nakładach ta cała inwestycja o wiele szybciej będzie zrealizowana. Jako sołtys całkowicie rozumiem frustrację mieszkańców osiedla tutaj w Borkowicach, z powodu, że są opuszczeni przez gminę, nie mają ani lamp, ani przede wszystkim wody, która jest tu podstawowym elementem utrzymania. Apeluję do władz gminy, ponieważ Borkowice są miejscowością rozwojową. Jest tutaj ponad 200 działek. Są już uzbrojone w energię elektryczną. Myślę, że gmina powinna trochę zainwestować w ten rejon, żeby przyciągnąć potencjalnych mieszkańców. Zapraszając do osiedlania się w gminie nowych mieszkańców, warto stworzyć im minimum wygodnej egzystencji w postaci bieżącej wody.